Witam Was, drodzy parafianie. No dalej co, nagrywa się to czy nie? Nagrywa się, przepraszam. Great Koyot z tej strony, PlayStation 5, 4K HDR, gameplay, życie i śmierć. I cierpienie Sir Brand Koyot, który tutaj jest wspólnie z nami. A więc kontynuujemy okres dorastania. I zobaczymy, jak sobie poradzi nasz tutaj bohater. Mamy 12 lat, słuchajcie. I tutaj udaje się nam podsłuchać ciekawą rozmowę między dziadkiem i między ojcem, tak? Na temat miejsca pospólstwa w mieście. Tak, mówi, że ktoś tutaj, oczywiście Gregor, że ktoś śmiał go prosić tutaj o to, żeby mu pomógł, tak? Żeby zdobył miejsce w kworum, tak? Miejsce radnego. Burmistrz Egmont może być po prostu nisko urodzony, ale ma tutaj powiązania w Magrze, tak? I posiada 5 kopalni żelaza. Mógłby być dobrym, użytecznym przyjacielem, tak? Może być kongresmenem, czy radnym w Lesser Quorum, tak? No, oczywiście dla Gregora wszystko jest to, jak ktoś jest urodzony. Jeżeli ktoś jest nisko urodzony, to może spadać na drzewo. Dobra, jest to dyskusja. No i mówi, że w takim sensie dopuści się nisko urodzonych, na przykład, żeby byli sędziami, tak? Żeby mogli sprawować funkcje przeznaczone tylko dla szlachty, tak? No Robert mówi, że na pewno się nie ożeni. Po raz kolejny i to znowu, tak? On by chciał, żeby nazwisko Brante było w niebieskiej księdze, tak? To chodzi pewnie o jakichś tam oznaczonych szlachciców. Tak. No i oczywiście Stefanie wszystko tutaj pokłada nadzieję, że on będzie, tak, prawdziwym szlachcicem. Ale masz jeszcze dwóch wnuków, tak? Tak. Ci, co są mleko z lota, czyli z tego, nie? Z pospólstwa, oni nie są do niczego zdolni. Tak. Trzeba jak najszybciej teraz uciec, żeby nie zostać. Udało się power, tak? Czyli in Magra, rules the province, udało się tutaj zwiększyć, tak? Troszeczkę, jeżeli chodzi o tutaj o naszą rodzinę. Dobra. Uczymy się, zaczęliśmy naukę w szkole Sir Tibora, tak? W roku 1130. I tutaj jest, tak jak widzicie, szkoła, tak? No i już nie przychodzą do nas nauczyciele, tak? I mówi tata, że musisz teraz poza domem kontynuować edukację i to będzie szkoła Sir Tibora, tak? I tam uczą się dzieci szlachty i tutaj również pospólstwa, które no są jakby dobrze sytuowane, tak? No i podzieliłeś się z Tomasem, tak? On też by tam chciał, tak? Ale nic z tego raczej nie będzie. Dobra, jesteś tutaj w starym budynku. No i bardzo oczywiście restrykcyjne są zasady. Udało się tam też Tomasowi, tak? Natomiast Tomasowi tam nie radzi, tak?
No i oczywiście tata nas dopytuje. Mamy się tam uczyć i uczyć, tak. No oczywiście obiecamy, że będziemy dobrze się tam zachowywać, tak. Został nam jeden dzień do egzaminu, tak? Jesteśmy zamknięci w pokoju, jest już coraz bardziej późno. Pełno książek. Oczywiście Tomasz wdał się w jakąś walkę z chłopakami z sąsiedztwa. Tak, i chcą naszą fortecę, którą sobie zbudowaliśmy, zniszczyć. Bo może powinniśmy zostawić książki, tak, i pomóc przyjacielowi. No i Nathan przyszedł, tak. Też jest tutaj zasmucony. Znaczy, pyta się, czy może w jakiś sposób pomóc, tak. Tak, jeżeli nie zdamy, tak, będzie rodzina bardzo rozczarowana, tak. Musimy jeszcze po prostu sobie odświeżyć pamięć z prawa i teologii, tak? Ale Tomasz po prostu zostanie zmasakrowany. Dlaczego to wszystko dzieje się dzisiaj, tak? I jeszcze Nathan jest przy drzwiach. Chciałby ci pomóc, tak? Może po prostu w tym momencie Nathana zaakceptuje. Możemy pomóc Tomasowi, tak? Dobra, no to nie, no może jednak naszemu bratu. Pomożemy naszemu bratu. Może to się dobrze skończy. Tak, że nie chcę, żebyśmy zachorowali. Tak, starszy nauki, poszliśmy się z nim bawić, tak? Tak, ledwo żeśmy się obudzili. No i teraz udało się i tak nam odpowiedzieć z prawa i z historii, ale nie udało się z tutaj chronologii. Mogliśmy lepiej. Rodzice nie są zbyt zadowoleni, ale dzięki temu mamy plus jeden z Nathanem, tak? To nie była strata czasu, tak? Również udało się naszą wolę tutaj pokazać i mamy 10 punkcików dzięki temu, słuchajcie. Także uważam, że poszło lepiej. No i mamy cały czas tutaj kontynuację naszej nauki, tak? Uczymy się o tym, że jest po prostu hierarchia, czyli taki system kastowy, tak? Tak, czyli jaka jest różnica szlachta z mantla i szlachta miecza? Tak, jeśli chodzi o Arkanian, to tutaj szlachcice miecza, tak? To są najbardziej tutaj jakby dostojni i szanowani w imperium, tak? Mają swoje ziemie i spełniają najwyższe funkcje w królestwie. No i ich właśnie tutaj nazwiska są zapisywane w Wielkiej Niebieskiej Księdze. Natomiast szlachcice z miecza mogą być tylko tutaj powołani, wywyższeni od zarządcy prowincji albo cesarza. Ale w jaki sposób, tak? Poprzez uchoronowanie L przed nazwiskiem. Na przykład Sir Augustin Elborn. Tata jest bardzo zadowolony. A co odnośnie Arkanian się nauczyliśmy, tak? No, że są, wiadomo, do tego, żeby rządzić ludźmi. I tutaj nie potrzebują L przed nazwiskiem.
Nigdy nie będziemy im równi. Nigdy im nie zaprzeczaj. Rób, co ci każą. A co z dziadkiem? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy szlachcicami mantla. Tak. Ten tytuł nie może być dziedziczony, ale może być po prostu, można go uzyskać, tak? Każdy z pospólstwa może go uzyskać za służbę imperium. Tak. I ty też go uzyskasz, czyli tutaj tak, mimo że rodzimy się, to nie jesteśmy prawdziwym szlachcicem, musimy na ten tytuł zasłużyć, tak? Tak to wygląda. I synowie ze szlachty. Tak, tutaj jest taki gościu Diderek, tak? I nigdy się nami zbytnio nie interesował, ale niestety wybrał sobie Tomasza jako ofiarę. Tak, no niestety Tomasz się tutaj wdaje z nimi w przepychanki i w to, że się z siebie naśmiewają, tak? No i jednego poranka tak, dostał po prostu wiadrem pełnym jakiejś nieczystości. A no oczywiście to jest robota Dideryka. I mówi, że Dideryk będziesz nieżywy. No i oczywiście rzucił się na niego, tak? No i dzięki to jest to, o co im chodziło, tak? W brzuch dostał skopa od Dideryka, odciągnęliśmy go, tak? Tak. I dlaczego się tutaj z nimi, z pospólstwem zadajesz, powiedział, tak? Twój tata jest po prostu szlachcicem od zmantla. Tak. I czterech tutaj Tomasza po prostu trzyma. I teraz Dideryk nam podał rękę, tak? I w tym momencie jeżeli będziemy się z nimi trzymać, no to oczywiście wywyższy naszą rodzinę. Tak, można tutaj donieść na niego nauczycielem. I chyba tak zrobimy. Nie będziemy z nim walczyć, dlatego że oczywiście dostalibyśmy karę, nie? W szkole jesteśmy wszyscy równi, tak? No i donieśliśmy po lekcji nauczycielowi. No i nauczyciel ostrzegł, że jeżeli dalej tak będzie, to zostaną usunięci ze szkoły. Udało się znowu z Tomaszem plus jeden uzyskać, nie? I zakończyło się wyśmiewanie i prześladowanie Tomasza, tak? Ingenuity, tak? Udało się też, teraz jesteśmy cały czas slow, ale plus jeden otrzymaliśmy, czyli to jak potrafimy umiejętnie zareagować, tak? Mamy lat 13, słuchajcie. I następne zdarzenia w dorastaniu, tak, srebrne drzewo. Także tu dowiedzieliśmy się więcej, tak, i tutaj będzie wycieczka do srebrnego drzewa. Wszyscy są podekscytowani. Tutaj, jak widzicie, to drzewo jest olbrzymie, obrasta tutaj kościół, tak. Się wszyscy mu pokłaniają, bla, 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 bla. Tak, tu jest ta świątynia i przy tym drzewie ona jest, tak? Pielgrzymują tam ludzie. Oczywiście. Udaje się nam dostrzec jakąś małą ścieżkę, która by nas tutaj do pnia doprowadziła, tak?
Jest jakaś pielgrzymka Matylda. Ona mówi, że tam w świątyni odpowiedzi nie znajdziemy, słuchajcie, tylko kłamstwa, tak? Że tutaj the lots, czyli jakie nasze przeznaczenie, tak? Że to są kłamstwa, także zmroziło nas, tak? Co teraz mamy zrobić? Spotkaliśmy też jakąś dziewczynę. To Janna jest, Jenny. Ona jest niebezpieczna i masz jej nie słuchać. Chodź ze mną do świątyni. Tam zobaczysz tylko prawdę. Tak, i wszyscy oczekują tutaj pielgrzymi, że tam pójdziesz. No nie można niestety, bo nie mamy insight, żeby otworzyć się. Ale drzewo wie więcej, tak? Można z tą rudą pielgrzymką zostać, można iść z dziewczyną. I tutaj będzie to miało miejsce na coś i można wszystkich zostawić i iść do drzewa. I ja bym tak zrobił, bo drzewo wie najwięcej. Tak, jest piękne po prostu. I wydaje się, że do nas mówi. Drzewo jest żywe. No i tu mamy jakieś wizje, słuchajcie, nie? W naszym sercu. Tak, o miłości, o czystym prawie, o cudach. I mijają godziny, tak? Tracimy tutaj poczucie czasu i trzeba w końcu, bo słońce zachodzi, opuścić tą grotę, ale nam się udało, tak? I mamy plus 10, słuchajcie, na naszą wolę mamy 20 punktów dzięki temu, tak? Że zdecydowaliśmy się na coś takiego, tak? Dzień przeszłości. Może bym jednak ten sound trochę tu obniżył, co? Muzyka jest dobrze. Okej. Okay. No i znowu dzień w szkole się tutaj skończył. Mama na nas czeka wieczorem. Tatuś sobie pojechał na wycieczkę. Tak, mama prosi, żebyśmy się z nią pomodlili do bliźniaków. Masz 13 lat, tak? Tak szybko dorastasz, mówi mama. Musisz się coś nauczyć. Trudnych rzeczy. To o naszym małżeństwie. Tak, twój tata jest szlachcicem. A więc jak mógł poślubić tutaj z pospólstwa dziewczynę, tak? Tak, on po śmierci Amalii Elborn po prostu stracił tutaj wolę do życia. I wtedy mnie poznał. Ja prosiłam go o opiekę. Byłam młodą dziewczyną. Pracowałam w sklepie. I wcześniej tutaj oczywiście spodobałam się szlachcicowi, który wziął mi siłą. I ona jest po prostu córką tego szlachcica. No ale jest oczywiście bez bękartem, tak? Więc no, zostawił mnie jakby na ulicę. Z tym, kiedy byłam w ciąży, nic nie miałam, tak? A okazało się, że Sir Robert, czyli tata, zgodził się przyjąć mnie do domu, tak? Wiedziałam, jak ucierpi jego reputacja, tak? Ale on był człowiekiem prawym, tak? Wziął mnie pod opiekę, tak? Miał odwagę, żeby sprzeciwić się dziadkowi, tak? To było dla niego bardzo ciężkie, tak? I w Anizot po prostu na ten temat wiele osób gadało, tak?
No i musimy rozumieć dzięki temu, jak wielki ciężar jest w naszej rodzinie, tak? Gloria nigdy nie będzie nosiła nazwiska Bryant, tak? Nie, nie jest to po prostu możliwe. Czy Gloria jest naszą siostrą? No to dystans to nie. Ewajd, oczywiście akcept Gloria jako siostrę. Zawsze będzie moją siostrą. Nieważne co mówią szlachcice z Anizot, Gloria zawsze będzie z mamy. To uczyniło mamę bardzo szczęśliwą. Tak, akurat przyszła Gloria, oczywiście, i mamy relations maksymalną, czyli jest grateful i plus 5 z Glorią. Z Lidią mamy 4, czyli jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi z mamą i z siostrą. To jesteśmy bardzo blisko rodzinnie i naprawdę mamy 13 lat, tak? Kolejna lekcja teologii. Tak, Brian został przepytany jakiś, ale nie jest w stanie powtórzyć. No zostanie ukarany, tak? Uderzony w twarz. No tutaj nie, w sposób rozpalił mu po prostu jakiś płomień prosto w twarz mu wrzucił, tak? To jest po prostu magia. Ale to Brian, słuchajcie, przepraszam, pomyliło mi się. To nauczyciel, który chciał go ukarać, Brian po prostu wystrzelił mu z palców ogień, tak? I się zaśmiał, tak? Czy on zamierza spalić szkołę, powiedział Tommy. Udało się Briana obezwładnić. I inkwizycja się pojawiła, tak? Srebrną obrożą go wzięli, tak? Jeden z inkwizytorów wytłumaczył, że to była magia. No i tu nie wolno tego używać, tak? Bo nie jest to do kontrolowania. Z Tomaszem mamy plus 3 sympatii. Czyli bardzo nas lubi Tomasz. Tak, tutaj teraz nadszedł wielki dzień. 100 lat temu Uther Tempest został powołany, żeby tutaj rządzić imperium. No i ten dzień po prostu się tutaj obchodzi jako święta. No i ma przyjechać dziadek ze Stefanem. Tutaj troszeczkę się zachowuje inaczej. Siedzimy sobie razem. On opowiada o Eternie, która jest stolicą, tak? I Nathan wszedł. Nie mogę znaleźć Glorii. Nigdzie jej nie ma. Tak, ale słyszał, że ona chciała się wymknąć do ruin Charmilanidas Palace, tak? A tam można się zgubić, to jest niebezpieczne miejsce. Tam jest obecna magia, tak? Musimy, mówi, że bądź gotowy, kojot, musimy po prostu uwolnić Glorię. Pewnie poszła szukać tam inspiracji do swojej poezji. Tak, oszukaliśmy, że poszliśmy sobie na spacer, tak?
I to dziwne, że dlaczego Stefan tak chciałby jej pomóc ją. Tak, on mówi, że nie może inaczej się zachowywać, że Gloria nigdy nie będzie Brantę, ale przecież tata ją przyjął i muszę jej bronić do domu. Dobra, przyszliśmy, jak widzicie, tutaj do ruin. Tak, udało się znaleźć skrawki papieru z pismem naszej siostry. Tak, tutaj została otoczona przez zezimieszków, słuchajcie. Wiem, że ją nauczą. Pokażą jej, gdzie jest jej miejsce. No i Stefan ich mówi. Wyciągnął miecz, tak? Jeden przeciw wielu. Zaczęli go rzucać kamieniami, tak? I mówi, że mam mu pomóc, tak? I tutaj follow your brother orders, tak? Tak, no i będziemy po prostu zrobimy to, co pokazał nam Stefan. Tak, udaje się mu pomagać, tak? Tak, Stefan go w brzuch trafił, tak? Przestraszyli się, bo no, został po prostu jeden z nich trafiony, tak? Nie spodziewali się, że rzeczywiście miecza użyje. On mówi, ścierwa, nisko urodzone, to wszystko, co dostaniecie. Dobra robota, bracie. Gloria, wracamy do domu. Też dostaliśmy troszeczkę w tej walce, ale jest z nami Stefan, tak? Z podbitym okiem. No, jest po prostu pod wrażeniem, że walczyliśmy jak armia. Wszyscy tutaj wykonywali i obroniliśmy wspólnie honor naszej rodziny. No i tutaj Stefan mówi, w jaki sposób powinien się szlachcic zachowywać. I no, widzimy, że dzięki temu, ale dostaliśmy plus 2 na sympaty o Stefana, nie? I status mamy teraz. Traktuje nas tak jak zazwyczaj, tak? Ale jest bardzo, bardzo z nas dumny. Nobility nam się udało dojść. Niestety willpower troszeczkę nam spadło. Bo nie postąpiliśmy po swojemu, tylko postąpiliśmy to, co chciał Stefan, tak? No i tutaj teraz jest proces, tak? Tych, którzy napadli. Tak jest. Tak, dziadek oczywiście się domaga śmierci dla tych napastników. No i my chcemy tutaj się zapytać taty, jak to jest możliwe, tak? No, tata nam tutaj tłumaczy, że sąd prawa istnieje po to, żeby wykonywać prawa niebios na świecie. Jeżeli się skaże kogoś na śmierć, tak, to jeżeli jest to zgodne z prawem niebios, to będzie to prawdziwa śmierć. A tutaj nie ma wątpliwości, tak? Gloria tutaj weszła, tak? Ona się boi, że proces jest wczoraj, tak?
Tak, tutaj o mnie nic nie mówi, tak? Dlaczego nie mogę tam być i nie mogę zeznawać jako świadek, tak? Wszystko jest tak jak dawniej, to była tylko chwilowa zmiana, tak? Udało nam się ją pocieszyć. Dobra. Teraz tata tutaj wchodzi. No i on powiedział, że Glory tam nie było, tak? Tylko poszliście z bratem, żeby po prostu zwiedzić miejsce historyczne, tak? I oni tutaj obrażali Stefana i zaatakowali go. A jemu udało się obronić. Tak, ucierpi znowu reputacja, jeżeli się okaże, że tam była Gloria, tak? I dziadek nigdy nam tego nie wybaczy. Nie zawiedź mnie, tak? No i teraz się zastanowimy, jak mamy postąpić, nie? Jeżeli tak, jak to się stało, no to wtedy bardzo szybko zostaną skazani, tak? A jeżeli wspomnimy Glorię, to nie wiemy, tak? Co jest prawdziwe, możemy przekonać tatę, tak? Myślę, że powinniśmy tak postąpić, nie? No i poszliśmy go przekonać. Ona przecież też zasługuje na sprawiedliwość, tak? No wysłuchał nas tata, tak? Będzie trudne. Masz rację. Przyjąłem Glorię, muszę ją po prostu bronić jak własnej córki. Porozmawiam ze Stefanem i jesteśmy pierwsi, żeby zeznawać. I powiedzieliśmy prawdę. Jak poniżyli Glorię, tak jak przyszedł Stefan jej pomóc i jak swoją przyrodnią siostrę obronił. Dziadek po prostu w wściekłości zrobił się czerwony. No i tutaj jest, że że to się zmieniło, że Stefan ich zaatakował, tak? Pierwszy, a nie oni. A my powiedzieliśmy, że przecież to jest obowiązkiem szlachcica, żeby bronić honoru imienia rodziny, tak? Ona nie ma, wprawdzie nie nazywa się Brante, ale jest w naszym domu, tak? Przyjęta przez ojca, więc miał obowiązek ją bronić. Ale znowu się przypomniało o tym małżeństwie, tak? Teraz Stefan, tak? Który tu generalnie w większości to potwierdził, ale powiedział, że został pierwszy zaatakowany. Tak. Is Augustin Elborn, the court of Anis that finds you guilty of assaulting Stefan Elbrant, a nobleman of the honor of Gloria, a member of his household. All four defendants are sentenced to true death. Przez powieszenie, czyli mają zostać powieszeni. Tak jest, wszyscy teraz po prostu zamarli. O, zawisi na stryczku. Oczywiście dziadek się wkurzył, że to było nieporozumienie, jeżeli chodzi o ten cały proces. O, ale mamy minus 1, mamy minus 5 hostility, tak, że nas nie lubi. Wrogość od Gregora Branta. Tak, nikt nie będzie już tutaj Glory zaczepiał na ulicy. Taka prawda. O Boże, reputacja nam spada do jedynki i za chwilę może być po nas. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę, no to w tym momencie mamy dziewiątkę, czyli mamy prawie maksa, nie? Również udało się tutaj do honorable, tak, szlachectwo nam podnieść. Udało mi się podnieść duchowość. Willpower znowu mi spadła. Mimo, że przecież zrobiłem
po swojemu. No dziwię się troszeczkę odnośnie tego, słuchajcie. Lat 14 to było dosyć długie. Tu mamy 35 minut już. Kurczę. Agony. Tak. Dziadek jest troszeczkę źle się czuje i po raz pierwszy nie pojechał ze Stefanem. Dziadek oczywiście rozpacza, tak? Że wszystko jest winą matki, wszystko obwinia ją tutaj, nie? Dziadek w środku nocy się przechadza. Wszedł do matki i coś tam jej mówi, że musi po prostu oczyścić, zbawić swoją duszę. Jesteś moim największym grzechem. To, co zrobiłaś Robertowi. Powinienem zatrzymać to małżeństwo. Dlaczego tego nie zrobiłem? Tak, on, że ogień go oczyści, że czuje miłosierdzia, mówi mama, tak? Zaczyna płakać. No, on ma tu lampę olejną, tak? I chciałby ją chyba spalić, słuchajcie. Spalić cały dom, tak? Dziadek się tu odwrócił. Kojot, masz zostać z boku. Bądź choć raz użyteczny. Widzę teraz, że jestem grzesznikiem. I nie wybaczą mi bliźniaki. Osądzą mnie. Na kolumnie. Muszę coś zrobić. Odejdź, tak? Mama płacze, tak? Nie, no trzeba zatrzymać tutaj ewidentnie, tak? Dziadka. Żeby nie zaczął się pożar, nie? No to zwariował, dostał w głowę, nie? Udało się, mimo że się poparzyliśmy. Ty nisko urodzona ścierwo, wszystko zrujnowałeś. Jesteś jak twoja matka. Udało się jednak uniknąć, tak? Jego uderzenia. Tak, ale niestety spadł, tak? Dusza z niego uszła. Już nie wróci. Dopadła go prawdziwa śmierć, tak? Czyli tutaj nie znikło jego ciało. Jeżeli nie znika, to znaczy, że to jest prawdziwa śmierć, tak? Dobra, tutaj to w ogóle trudet się udało. Natomiast skończyliśmy na tym w jakiś sposób, że był po prostu nam wrogo nastawiony, relacje minus 5, tak? Ale wreszcie się go pozbyliśmy i mamy spokój, tak? Udało się nam uzyskać, że jesteśmy honorowi, tak? Już mamy tutaj trójeczkę. Udało nam się tutaj też zdobyć ingenuity, to w jaki sposób reagujemy, natomiast tu znowu minus. Ja nie wiem, dlaczego tu jest ta nasza wola, nie? Rok 1132 tutaj, tak? Odszedł Gregor Brandt z rodziny. Last respects, trzeba mu oddać tutaj honory, tak? Nigdy już nie wróci. No, czyli mamy pogrzeb, tak? Father został nową głową rodziny. Ale nawet nie jest w stanie tam usiąść, tak? Mama tu wszystko przygotowuje. Tak, będzie bardzo trudno pożegnać, tak? I oddać honory dziadkowi, tak? Dziadek zbudował dla siebie kruptę i dla rodziny, tak?
i musimy oddać tutaj, tak, honor jego dziedzictwo, że jest założycielem dynastii Brante, tak? Tak, Stefan tu wie co zrobić. No schodzimy do krypty. Dobra, tu jest tam, nie będę już tego czytał w szczegółach. To jest mowa pożegnalna. Tak, że on po prostu, no trzeba go dobrze zapamiętać, wierzył w to, co robił, tak? Tak, i trzeba nacięcie zrobić na ręku, tak, żeby tutaj krew spadła, tak, do krypty. I żeby się po prostu połączyła z krwią dziadka, tak? Że w ten sposób tutaj dzielimy się krwią rodziny i błogosławieństwo dla dziadka, tak? Stefan też to robi i teraz my dostaliśmy, tak? Trochę się po prostu wahamy, tak? I możemy tak. Nie możemy, tak? Ani blit nie możemy. I musimy tylko oddać, tak? No niestety nie mam innego wyjścia, muszę oddać, bo nie mogłem nic innego wybrać, słuchajcie. Tak, ja jesteśmy z pospólstwa, w związku z tym nie będziemy honorować tego imienia. To samo robi Nathan, tak? Tata nie jest zadowolony. Tak, ale przyznaje mi rację, że dziadek by nie był tutaj po prostu do tego. Dobra, tutaj się jeszcze odzywa, tak? W krypcie. Tak, tak samo Nathan mówi, że ma być daleko od jego dziedzictwa. Kurczę, troszeczkę od ojca żeśmy stracili w tym momencie, natomiast sympatii się od Natana zyskaliśmy plus jeden, tak? I dzięki temu znowu willpower dostaliśmy piąteczkę. Słuchajcie. The Fugitive Girl. No i wracamy do domu, tak? Sophie dawno żeśmy nie widzieli. I tutaj słyszymy, że kogoś szukają. Otton Dorius, tak? Dorius Otton. Że gdzieś ona tutaj jest, Sofia. Czy ona uciekła? The Abandoned Morel House, czy opuszczony dom Morela. Udajemy się tam. Kurczę, 43 minuty. Okazuje się, że tam jest dorosła Sofia, która cię rozpoznaje. O, Kojot, to ty uważaj, bo mnie szukają. Ja nie chcę. Od Ottona uciekłam. Nie chcę być jego niewolnicą. Jego zabaweczką. Jemu służy, tak? A oni go ostrzegli, ona skarżyła rodzicom, tak? Ale ty tego nie powiesz, nie? Dobra. Darius Otton. Tak, chcę ją wyciągnąć. No i teraz znowu byśmy, no nie mamy, daj, po prostu help Sofia, nie mamy możliwości, słuchajcie. Bring Sofia back to... Hide alone. Dobra, no nie mamy wyjścia, musimy ją oddać. Chciałbym zrobić inaczej, ale niestety. Tutaj jakieś sylwetki się pojawiły, słuchajcie. I Sofii udało się uciec, tak? Tak jakby po prostu nas zaczarowała.
Dorius Otton. Jesteś lojalny, tak? I daleko zajdziesz. Czy Sofia może być czarownicą, tak? O mój Boże, minus 2 dostaliśmy status miłosierna, tak? Tylko i wyłącznie. Tak. Natomiast Dorius Otton mamy plus 1, tak? Zdobyliśmy tutaj kolejnego dobrego, to ze szlachty przyjaciela. Okej, okay. 1133 mamy lat 15, może jeszcze zdążymy, tu strasznie nam się przedłużył ten odcinek, słuchajcie, nie wiedziałem, że tutaj jest tyle, tak? Tak, teraz mamy zakazane wychodzić z domu, bo jakiś heretyk Fotis, tak? Bo wygłasza swoje kazania pod srebrnym drzewem. No, Loria by chciała jednak, tak? Zobaczyć, tak? Dlaczego? No, bo wiadomo, zakazany owoc smakuje najlepiej. Udało się nam wymknąć, tak? Jest pełno ludzi. I obserwujemy go, tak? Jest patriarcha Fotis, tak? Mówi, że tylko wolę bliźniaków. Jeden człowiek tutaj interpretuje. Prorok Izatius, tak? Tak. I czy jesteśmy pewni, że jeżeli wypełniamy, tak? Swoje przeznaczenie, to rzeczywiście to jest to, co chcą od nas bliźniaki. Tak, że każdy musi znaleźć swoje przeznaczenie bez względu na to, jak jest urodzony, tak? To się nie podoba, bo może to po prostu podburza tłum jakby to, nie? Że każdy, tak? I tutaj okazało się, że ktoś tutaj chce zabić, tak? Zamach jest. No i oczywiście doszło do zamachu i wpadli tutaj wszyscy w przerażenie, chaos, tak? Tratują się nawzajem. I uciekliśmy z powrotem, tak? I nie rozmawiamy. No niestety został zamordowany. Patriarcha. Przez jakiegoś żebraka. No, ale to był z Inkwizycji, nie? Ta kobieta. I nie odrodził się, tak? To jest dziwne. Że jakby na stałe, tak? Że na stałe odszedł. Czyli Church of the Order nam tutaj znowu spada, słuchajcie. Ostatnia noc. 16 lat, tak? I staniemy się dorośli, czyli wejdziemy w młodość. Skończyła się nasza nauka i będziemy do stolicy podróżujemy. Do uczelni Imperium, tak? Imperial College. Może bym został księdzem, mówi, nie? Dobra, wszyscy się z nami żegnają. Nathan by nie chciał, tak? I to jest nasza ostatnia noc w domu, tak? Czy wrócimy, tak? Z kim spędzimy ostatnie godziny? Z tatą? Z mamą, z Glorią czy z Nathanem? Spędźmy ją z Glorią, może dowiemy się jej tajemnicy więcej, nie? Tak, ona na nas czeka. Coś by chciała nam powiedzieć. Ona ma historię tutaj szlachty, tak? Jak to wszystko się zaczęło?
jak imperium się rozwijało, nie było zbyt wielu Arkanian, tak? I zawsze traktowali ludzi jak bydło. Ale jeszcze po prostu ludzie, którzy są ze szlachty, są jeszcze gorsi, tak? Są jak i gorsze kopie Arkanianów, tak? A jej się wydaje, że to nieprawda, że oni są nikim, tak? Że szlachcice są nikim, wcale nie urodzili się, żeby rządzić, tak? I mówi, że nie musisz być szlachcicem, tak? Bo jeżeli taki będziesz, to będziesz postępować tak jak oni, jak Stefan. A taki nie jesteś. Nie słuchaj mamy, a już na pewno taty. Masz myśleć samodzielnie, tak? Nie masz spełniać po prostu ich zachcianek. I mam jej przyrzec, że no tutaj do Maxa mamy piątkę z nią, tak? Że będziemy podążać własną drogą. Udało się, słuchajcie. Enterprising mamy czwóreczkę, czyli wzrosło nam ingenuity, czyli to w jaki sposób szybko jesteśmy w stanie reagować w sytuacji. Departure from home, tak? Opuszczamy dom, bo wkraczamy w dorosłość. Koniec dorastania, słuchajcie. Wszystko zależy od nas, tak? Co przyniesie przyszłość? I mamy koniec rozdziału drugiego, tak? Nobility mamy 3, Ingenuity 4, Spirituality 2. Willpower 10, nie mamy śmierci cały czas i kontynuujemy. Wchodzimy w młodość, lat 16, słuchajcie, na tym skończymy. Dziękuję Wam bardzo, długa ta druga część, nie sądziłem. Także dajcie znać, jak Wam się podoba i co sądzicie o moich wyborach jako Sir Brant Coyote. Do następnego razu.